I właśnie to jest, jakby tak powiedzieć, główną wadzą iluminacji tych ludzi, co to wszystko kontrolują, że wykorzystują naszą bierność i ignorancję. Jest to ich broń. Broń przeciwko nam. Ignorancja i bierność. Dlatego wychodźcie ze swoich domów, nie siedźcie przed komputerami i się nagrywajcie czy coś. Tak jak na przykład na tym przykładowym filmie tutaj, nagraniu wideo. Bo to są sprawy poważne i to trzeba wszystko informować wszystkich. Elitom zależy, aby nas po prostu podzielić, pofragmentować. Dlatego są powprowadzane granice w państwach do kontroli bydła populacji. Są systemy polityczne, partie polityczne w danym państwie powprowadzane po to, żeby ludzie byli skłóceni. To jest ich też władza, to jest jedna ich, że tak powiem, zabawka, która kręci tym wszystkim całym dziadostwem. Następne, co oni zrobili, elity, po to, żeby nas pofragmentować, skłócić. I w ten sposób mogą nas kontrolować. Są różne firmy, logotypy i tak dalej, różne stacje telewizyjne. Od marki ubrań do żywności i tak dalej. I to wszystko powoduje, że ludzie się między sobą kłócą o to czy o tamto, co jest lepsze, co jest gorsze. Czy tamten samochód szybszy, czy tamten wolniejszy, a tamten dużo pali. Ale to wszystko tak skonstruowane w socjologiczny sposób, abyśmy się po prostu kłócili o tym i zajmowali się głupotami. W ten sposób oni nas mogą kontrolować, następnie swoich ludzi wstawiają w dane organizacje państwa i tak dalej. Czyli robią tak zwane legalne kartele. Rozumiecie? Na przykład jeżeli jesteś policjantem lub wojskowym, w tej chwili co tego słuchasz, ale jesteś manipulowany, jesteś marionetką. Ktoś tobą rządzi czy coś. Dlatego zachęcam was wszystkich do badania tych spraw, tego wszystkiego. Dlatego, że są to interesujące rzeczy. Numer jeden. Wywalcie swoje telewizory. Nie znaczy, że macie je wyrzucić czy coś, ale ograniczcie tą telewizję i zajmijcie się czymś innym, tego typu sprawami, o czym słyszycie w tym nagraniu wideo. Ten temat jest tylko częścią wielkiego i całości, wielkiego obrazu. Słowa na przykład kluczowe w Google, gdzie możecie więcej tych informacji zdobyć, jest wpisanie na przykład do Google Zeitgeist. To jest taki film po prostu, który tam pokazuje pewne światło na pewne rzeczy, o których nie macie absolutnie zielonego pojęcia. Część z was ma, dlatego że ten film i inne tego typu publikacje elektroniczne dostępne w internecie już są od wielu lat. Jest zjawisko takie, że wiele osób jednak się tym interesuje, zajmuje się tym. Ale to nie wystarczy. Nie wystarczy tylko mówić, chodzić. Ale trzeba działać, trzeba informować ogólnie wszystkim o tym całym kryminalnym procederze, który jest pod auspicjami agendy ONZ-owskiej. I tak dalej, analogicznie. Na przykład wrzucę wam jeden teraz temat. Czy na przykład zdajecie sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak Bohemian Grove. Bohemian Grove, różnie się to wymawia. W zależności od tego, jak to ma tam jakie umiejętności językowe. Nie ma znaczenia, o co chodzi. Chodzi o Bohemian Grove. Co to jest Bohemian Grove? Jest to taka nieformalna organizacja, do której są zapisani wszyscy politycy. Politycy, bardzo wpływowi ludzie świata i biznesu. Rozumiecie? I ci ludzie bardzo popularni, tak zwane znane nam z telewizji, gadające głowy, jak nie będę wymieniał, bo wiadomo o kogo chodzi, co to jest za agenda i co to jest za elita. Ale oni się spotykają raz w roku
w nocnej Karolinie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w lesie sekwojowym. Tam się zamykają i oni wykonują pewnego rodzaju rytuały. Są to rytuały starożytne, babilońskie, egipskie i tak dalej. Krótko mówiąc, oni mają swoją prywatną, swoją religię. Jest to jakiś kult. Można to połączyć z satanizmem i tak dalej, ale oni po prostu w tym rezerwacie mają taką sowę kabienną 7-metrową i odprawiają tam jakiś bardzo poważny rytuał na oczach bardzo wpływowych ludzi świata i biznesu. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to wejdźcie sobie na Google i wpiszcie sobie Alex Jones Bohemian Groove. I jak się nie mylę, prawdopodobnie to wideo może jeszcze być, dlatego że cenzura internetu i tego typu nagrania są usuwane, ale na dzień dzisiejszy sądzę, że jeszcze jest. Więc można to zobaczyć, co się tam dzieje, co oni wyprawiają i tak dalej. Mniej więcej w tym nagraniu widzimy tam palenie troski czy coś. Wiele osób, badaczy tego zjawiska, mówi o tym, że tam jest składane palone dziecko i tak dalej, rytuały z dzieci, różne takie rzeczy tam robią. Jest to świństwo, to się po prostu w pale nie mieści. Można to powiązać z kultem kananejskim, jaki odbywał się w starożytnym świecie, wiadomo, jakie tam są historie i co to jest. O tym też się można dowiedzieć w Biblii i z innych niezależnych źródeł historycznych, które to potwierdzają. Jest to starożytny kult kananejski, babiloński, który oni robią do dzisiejszego dnia. Bardzo wpływowi ludzie świata i biznesu. Krótko mówiąc, są to czciciele Lucyfera, reptalianie, słyszeliście może o reptalianach. Jest taki gość David Icke, też do YouTube można wpisać, znaleźć na temat tego faceta, co on gada. Każdy w coś wierzy. Jedni wierzą w pieniądze, drudzy w kościół. Jedni w zdrowe życie, w rodzinę, niektórzy w kobiety. Niektórzy wierzą w Lucyfera, w Ertalia, niektórzy wierzą w Boga, niektórzy w ogóle w nic nie wierzą. Każdą drogą jest bardzo ciekawy temat w internecie, jeśli chodzi o, że tak powiem, to jest takie słowo kluczowe, reptalianie draconis. Krótko mówiąc, chodzi to o zmiennokształtnych. A jeszcze lepiej was naprowadzę na ten temat. Chodzi to o demony. Demony jest to zjawisko, może nie jest to zjawisko, ale jest to coś bardzo realnego. Niestety wielu z was, jest to dla was śmieszne, ale jest to niestety prawda. Tutaj łącząc doświadczenia, wiele relacji osób, które mają styczność z tym, doświadczenia życiowe, możecie stwierdzić śmiało, że coś takiego jednak istnieje. Są to istoty zmiennokształtne, rozumiecie, nie? Aladyny i tego typu sprawy, znikające się, nagle się pojawiające pod kontrolą draconis. Biblia i starożytne teksty podają na ten temat, że tym wszystkim kieruje Lucyfer, szatan, diabeł i takie rzeczy. Ale to są wszystko, możecie w stronach internetowych znaleźć i się więcej na ten temat dowiedzieć. Dlatego, o, że tak powiem, nie, może to być częściowo dziwne dla was i bardzo śmieszne, ale reptalianie i tak dalej kontrolują draconis cały świat. I oto są bardzo bliskie powiązania z ludźmi polityki. Także to są tematy, o których warto rozmawiać. Dla niektórych są śmieszne, ale śmieszne dlatego się wydają, że wynika to z ignorancji i niewiedzy tej tematyki, jaką jest New World Order, nowy porządek świata, iluminacji, reptalianie, eugenika międzynarodowa, chemtrails, genetycznie modyfikowana żywność i tak dalej. Także globalnej elicie chodzi o to, aby z nas uczynić człowiek produkt. Dokładnie. Mają nas za bydło i traktują jak nas bydło.
Jednak wiele z nas osób się musi przebudzić i zrozumieć to, że nie jesteśmy bydłem, tylko mamy wielką władzę, wielkie możliwości, które są ukryte w nas. Niestety są one ograniczane. Są ograniczone poprzez chemiczne jedzenie tłumione, tak zwane tłumiki mózgu. I ludzie po prostu są zbytnio zajęci, pochłonięci swoją pracą, swoją rodziną, aby to wszystko utrzymać i tak dalej. I niestety jest to fakt. Ostatnie zjawisko z chemikaliami związane było że ptaki gdzieś tam padły, prawda? Ileś tam obwiniałem to, że piorun szczelił. Oczywiście to, co mainstreamowe media podają, jakiś piorun szczelił czy coś w tym stylu, że petardy. Okej, dobra, ale nie sądzę. Ja sądzę, że to jest wynik właśnie skażonego powietrza, chemtrails i tak dalej. I jest to tylko ta opcja. Plus wprowadzenie technologii HARP. Także jest to temat wielki i ciężki i warto o tym rozmawiać. Nakręcajcie tego typu filmy, jak i teraz ja zrobiłem. Oczywiście jest to amatorstwo, ale to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o przekaz i o zrozumienie informacji i bronić się przed zagrożeniami, które nas atakują od rana do wieczora. Wiele z was ma problemy zdrowotne, leczycie się na różne choroby i tak dalej, lekarze i tak dalej, ale cały przemysł farmaceutyczny kontroluje kartel. Kartel eugeniczny, który się składa z rodzin Illuminati, z rodzin banksterskich, które po prostu na chorobach zarabiają wielki biznes. I to jest prawda. Zobaczcie samo wprowadzenie szczepionek świńskiej grypy, że tak powiem. H1N1. Cała propaganda. A wiadomo, że tego typu szczepionki były testowane na bezdomnych w Polsce. I ci bezdomni zmarli. Plus tego wiele powikłań używania tej szczepionki w ostatnim czasie. Jednak dzięki informacji rzetelnym, do których mamy dostęp w internecie, możemy się uchronić przed tego typu zagrożeniami, jakim jest dla nas kartel eugeniczny farmaceutyczny pod auspicjami ONZ-u i tak dalej. Wiedza jest wielka na ten temat i to można opowiadać godzinami. Dlatego wszystko jest to faktem, tym bardziej, że jest to 12 lat badań, pracy nad tego typu zjawiskami. 5 lat temu, czy jeszcze wstecz, rozmawianie o czymś takim było bardzo niebezpieczne, dlatego że Polska do dzisiaj jest niebezpiecznym krajem, że rozmawianie o UFO i tego typu sprawach zamyka się w zakładach psychiatrycznych. To jest jedna po prostu z ich metod, to co oni robią z ludźmi, nie? I tak nie jest, ale dzisiaj wszystko wychodzi na jaw i wszystko można wyjaśnić w sposób logiczny i można to świetnie udokumentować. Także mamy niebo skażone. Tutaj widzimy technologię HARP, samoloty.